Po 63 dniach w piekle powstańczej Warszawy, po miesiącach tułaczki, po wygnaniu z domów, niewolniczej pracy i obozach koncentracyjnych marzyli tylko o tym, aby wrócić do swoich domów i żyć jak ludzie. Chcieli dotrzeć do Polski, do Warszawy. Ale Warszawa była wówczas morzem gruzów i nie dało się w niej normalnie żyć. Swoją Warszawę znaleźli w Słupsku. To powstańcy warszawscy tworzyli miasto w pierwszych latach polskości od 1945 roku. Jedni zamieszkali tutaj na jakiś czas, inni zostali na stałe. Są wśród nas i zawsze będą. Do Słupska przynieśli cząstkę powstańczego etosu. Rzucone wówczas ziarno kiełkuje do dziś. Piszę do ciebie, mamo, co miesiąc list oficjalny. Zawsze prawie to samo. Tekst dobrze ci znany, banalny. Piszę, że żyję, że jestem zdrowa. Za listy dziękuję. Co myślisz, czytając te słowa? Jak je rozumiesz? Co czujesz? Jak wielką jest to blagą, ty jeden wiesz, o Boże. Jak prawda wygląda naga, opowiem ci kiedyś może. Skończyły się moje marzenia, romantyzm mój diabli wzięli. Czy wiesz, o czym ja dzisiaj marzę? Ja marzę o czystej pościeli. Ja chciałabym być w domu i mieć gorącą wodę. Mamo, czy wiesz, jak wygląda moje ciało? Jest jednym wielkim wrzodem. W szyi pchły mnie gryzą, a ja wyję z rozpaczy. A na wolności, czy wiecie, co słowo durfal znaczy? Można lagrową iść drogą i śpiewać, gdy przyjdzie ochota. Wyciągać ramiona do wolności i płakać stęskniona. Obok, na łóżku, młoda kobieta umiera. Gorączka ją trawi, dreszcze. Śmierć chodzi, wybiera. Ona krzyczy, że chce wrócić do dzieci, do domu. Gorączka ją trawi, dreszcze. Śmierć zbliża się po kryjomu.